Polski, rzekomy antysemityzm. Natomiast ja myślę, że to jest najlepsza odpowiedź tym wszystkim, którzy mówią o Polakach właśnie te haniebne słowa, że dzisiaj współpraca między Polską a Izraelem, że przypominanie o tym, jak wyglądała prawda, że świadectwa ludzi po jednej i po drugiej stronie, one same mówią za siebie i to jest chyba najważniejsze. Dziękuję bardzo za komentarz, za rozmowę o międzynarodowej konferencji o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. Rozmawialiśmy. Piotr Dmitrowicz, historyk i publicysta, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Kłaniam się. Dobranoc. Dobranoc. Za 2 minuty, godzina 22. Powoli kończymy nasz magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Północ, południe. Oczywiście na naszej stronie internetowej Państwo znajdą nasz magazyn, rozmowy z naszymi gośćmi i ekspertami. Przypominam, jak zawsze, Polskie Radio 24, jeśli chodzi o Facebook, jeśli chodzi o Twitter. Jak zawsze, Polskie Radio. Mateusz Drozda, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Okropne z tymi Żydami, co było, ale to ze wszystkimi Polakami, okropne.